Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Leszek Miller, deputowany do Parlamentu Europejskiego, były premier. Dzień dobry, panie premierze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, marsz opozycji po władzę może być, będzie skuteczny, czy raczej dzisiaj, te kilka miesięcy przed wyborami, więcej wskazuje na trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości? Jak pan premier to widzi? Proszę pana, te kilka miesięcy dzielące nas od wyborów, zakładając, że wybory odbędą się jesienią, to są lata świetlne. W Polsce może zdarzyć się bardzo wiele, na świecie jeszcze więcej. Więc dzisiaj prognozowanie jest obarczone zbyt wielkim marginesem błędu. Natomiast co do marszu, no mam nadzieję, że to będzie duży marsz, który przede wszystkim będzie skierowany przeciwko patologiom dzisiejszego rządzenia. A rozumiem, że pan premier do marszu 4 czerwca od razu nawiązał. 4 czerwca czy 1 maja pan premier będzie na obu marszach, czy na tylko tym czerwcowym? Jak pan planuje te najbliższe tygodnie i polityczną aktywność? Wie pan, ja już jestem, z uwagi na wiek, ja już jestem tak mniej więcej w połowie między konduktem a pochodem. Zatem bez przesady, panie premierze. Jeżeli się wybiorę, to się wybiorę na marsz 4 czerwca. Panie premierze, jeżeli chodzi o opozycję, no tutaj wezwał Donald Tusk wszystkich przedstawicieli opozycji, wszystkie środowiska do tego, żeby razem poszli w marszu. No zobaczymy jeszcze, czym to się skończy, bo nie wszyscy odpowiedzieli, jak będzie. No ale jeżeli chodzi o wspólne listy, to jeszcze myśli pan, że to może się wydarzyć? Wspólną listę w zasadzie. To może się wydarzyć, czy już absolutnie za późno, żeby udało się porozumieć w tej sprawie? Wie pan, jeśli chodzi o zachowanie niektórych liderów opozycji w sprawie marszu 4 czerwca, no to jest takie pospolite gówniarstwo. Mam nadzieję, że oni się nie spodziewają, iż Tusk będzie każdemu wręczał specjalne zaproszenie wraz z bukietem róż. To jest tak ważna sprawa, że odrzucając rozmaite humory i muchy w nosie, trzeba po prostu przyjść i wziąć udział. Ale panie premierze, może po prostu nie chcą dać się podporządkować politycznie. Pan przecież to świetnie rozumie, że Donald Tusk w pozycji jednak siły tych mniejszych chce no i jeszcze bardziej podporządkować, pokazać swoje przywództwo. Może po prostu się tego boją, tego żelaznego uścisku Platformy. Wie pan, ale przecież każdy mógł wystąpić z apelem, żeby 4 czerwca zorganizować marsz. No nikt na to nie wpadł oprócz Tuska, więc jeżeli Tusk wpadł, no to trzeba uznać, że to jest dobry pomysł i po prostu zgłosić się deklarację uczestnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o jedną listę, wydaje mi się, że szanse na jedną listę systematycznie maleją, chociaż drzwi trzeba trzymać cały czas otwarte. Czas jeszcze jest na to, panie premierze, żeby się porozumieć? Rozumiem, że do lipca to się ciągle, powiedzmy, może wydarzyć, tak? Może się wydawać, wie pan, dopóki nie zostaną oficjalnie ogłoszone wybory i kalendarz, w tym również cała kampania wyborcza, no to zawsze jest czas, żeby debatować nad tym, jak listy powinny wyglądać, ale oczywiście czasu jest coraz mniej. Panie premierze, no tak bardzo krytycznie ocenił pan tych liderów partii opozycyjnych, którzy no póki co chyba tam nie zadeklarowali jeszcze się ani w tę, ani w tę stronę, czy na tym marszu będą, czy nie, ale to bardzo krytyczne słowo, którego pan użył, odnosi się szerzej do ich działalności w ostatnich tygodniach, nie tylko do kwestii marszu. To jest taki brak politycznej, brak politycznej dojrzałości, może tak łagodniej, tak? Nie, ja mam na myśli tylko i wyłącznie apel Donalda Tuska w sprawie udziału w marszu. Nie wypowiadam się w kwestii innych działań. Niech robią to, co uważają za stosowne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie odniesienia od czasu do czasu, to widać w tym brak orientacji, o co naprawdę się toczy gra. No, wystarczy przypomnieć sobie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku dni, który oświadczył, że w 2005 roku zmienił się ustrój polski, ustrój gospodarczy, ustrój polityczny.
bez zmiany w konstytucji. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ma świadomość tego, co powiedział, ale to dla jakiegoś przyszłego prokuratora będzie bardzo mocny argument do oskarżenia Kaczyńskiego. Więc jeśli tak, jeśli ma się zmienić ustrój bez pytania ludzi o pogląd, no to trzeba się temu przeciwstawić. No. No ale to chyba wybory są pytaniem ludzi o pogląd, jeżeli chodzi o ustrój gospodarczy, to jak najbardziej, panie premierze, chyba w wyborach ludzie decydują, jeżeli możemy tego słowa ustrój do gospodarki odnieść, no ale zakładając, że politologicznie możemy, to właśnie społeczeństwo decyduje, no czy nie wiem, w socjalną bardziej, czy w liberalną stronę idzie, to chyba jest odpowiedni moment właśnie, no bo kiedy? Ma pan rację, ale pan Kaczyński powiedział, że to się stało już w 2015 roku, a ja sobie nie przypominam, żeby zmieniona została konstytucja, która pozwala na legalną zmianę ustroju. To jest dowód na to, że pan Kaczyński z zespołem buduje inny polityczny ustrój, gwałcąc konstytucję, która się przecież nie zmieniła. A szukając odpowiedzi na to istotne pytanie z pewnością, o co toczy się gra, o co będzie toczyła się gra w październiku przede wszystkim tego roku, to jakby pan premier jeszcze na to pytanie odpowiedział, co oznaczałoby kolejne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości zdaniem pana premiera? Jakie zmiany, jak daleko idące? To co zapowiedziała pani premier Szydło, że chodzi o to, żeby zmiany były już nieodwracalne. A są takie w polityce, panie premierze? Ustrojowe są nieodwracalne zmiany w jakimś systemie? Pani Szydło tak uważa, że jeżeli PiS wygra trzecią kadencję, to wprowadzi nowe zmiany i utwierdzi te, które już są, w taki sposób, żeby były nieodwracalne. Natomiast rozumiem, że chodzi o budowanie ustroju, będącego efektem swego rodzaju zamachu stanu. Ustroju, w którym nie ma podziału władz, ustroju, który nie opiera się na demokracji liberalnej, którego centrum polityczne jest wyznaczone bardzo tak precyzyjnie i wszystkie działania w państwie są podporządkowane temu jednemu centrum. No ale panie premierze, no rozmawiamy o tym, mówi pan o zamachu stanu, no ale to chyba nie jest tak, że w wyborach ludzie decydują, czy będzie, czy nie zamach stanu. Zamach stanu, do zamachu stanu to nie są potrzebne wybory. Czyli jaki to zamach stanu, jeżeli z demokratyczną legitymacją? Czasami dokonuje się w czasie wyborów, dlatego że ugrupowania polityczne mają zawsze dwa programy. Jeden program to jest na czas wyborów, a drugi na czas rządzenia. I często te programy różnią się od siebie. Jest wiele ugrupowań, które w sposób legalny zdobywały władzę, a potem wprowadzały jakąś formę autoryzmu, czy autorytatyzmu, czy dyktatury, więc to tak się przecież odbywa. Ale słowo dyktatura w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem pana premiera, nie jest na wyrost? Nie, no to wszystko idzie w tym kierunku przecież. No i rozumiem, że taka jest wizja państwa polskiego, państwa maksymalnie scentralizowanego, państwa, w którym główne sektory gospodarcze są zarządzane przez czynnik administracyjny, państwa, w którym edukacja, sądy, inne ważne życia i obszary życia politycznego są podporządkowane jednemu dysponentowi politycznemu. No ale to panie premierze, pan chciałby prywatyzować edukację na przykład? Edukacja miała być niezależna od centralnej władzy? Ale przecież edukacja w dużej części jest prywatyzowana i to od dawna. No myślę, że w jakiejś pewnie prywatyzuje się coraz bardziej. Ten proces postępuje samoczynnie. Zdecydowanie to, nie chodzi, to widać, ale co do zasady jest państwowa jednak. Ale nie, no polityka edukacyjna państwa nie polega na tym, że wszystkie placówki edukacyjne mają być państwowe, tylko żeby wszystkie realizowały program przyjęty przez władze publiczne. A to, czy one są prywatne, czy nie, to jest drugorzędne.
Panie premierze, to jeszcze o jedną sprawę zapytam, tak niezwiązaną z tym, o czym rozmawialiśmy. Wypowiedź Macieja Gduli, posła Lewicy, wypowiedź w mediach społecznościowych. Pewnie pan premier kojarzy na temat II wojny światowej. Poseł i profesor Maciej Gdula, odnosząc się do wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, mówi tak. Minister Jabłoński pisze, że Polska była ofiarą zagłady. To wygodna półprawda, jednak ofiarami zagłady byli Żydzi z całej Europy. W sumie 6 milionów, w tym polscy Żydzi. Można powiedzieć, że Polska była ofiarą tylko metaforycznie. Na przykład w tym sensie, że straciła swoją wieloetniczność. Jak pan premier skomentuje? No to jest wypowiedź kuriozalna. Ja się głęboko z nią nie zgadzam. To jest wypowiedź, której naprawdę, naprawdę trudno zrozumieć. Polska straciła około 6 milionów obywateli. Z tego połowę to byli polscy Żydzi. Więc nie można nad tym przechodzić tak frywolnie, jak to zrobił pan Gdula. Ale jeżeli nie można nad tym tak przechodzić, to powinno teraz paść słowo, nie wiem, przepraszam za te słowa, sprostowanie, jakieś partia powinna wymóc, żeby pan poseł sprostował te słowa. Gdula powinien powiedzieć, najdelikatniej mówiąc, że się głęboko pomylił i po przemyśleniu uważa, że było inaczej niż powiedział. Bo wie pan, myśmy utracili jako Polska, jako Polacy tyle substancji narodowej w każdym tego słowa znaczeniu, że nie można się na tym tak prześlizgiwać i mówić, a nie, no to tam taki tam incydent. No nie, to jest bardzo poważna sprawa, której konsekwencje przeżywamy do dziś. A mówił to były premier Leszek Miller, dzisiaj eurodeputowany. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale przed nami także internetowa dogrywka, więc słuchaczom Radia Plus życzymy już dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Leszek Miller, były premier, cały czas jest z nami jeszcze przez kilka minut. Panie premierze, o pośle profesorze Macieju Gduli rozmawialiśmy, jego wypowiedzi, ale kontekst i te słowa wiceministra Jabłońskiego dotyczyły reparacji. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Czy to będzie tylko gonienie króliczka? No, może niepoważnie to brzmi, sprawa jest poważna, ale wiemy, o co chodzi, tak? Czy tu chodzi tylko o polityczne zyski ewentualnie z tego biegania się o reparacje. Czy zdaniem pana premiera warto, żeby ta władza i każda inna starała się jakieś, a może potężne bardzo pieniądze uzyskać od Niemiec? To ma znaczenie tylko polityczne. Od strony prawnej jest to beznadziejne, dlatego że są dwa akty prawne, które, na które Niemcy zawsze mogą się powołać i powołują się. Pierwszy to jeszcze w czasach realnego socjalizmu i nawet gdyby ktoś uznał, że ten akt prawny podpisany jeszcze przez Cyrankiewicza nie może wejść, nie można się na niego orientować, to jest nowszy, który miał miejsce na konferencji 2+4, to znaczy wtedy, kiedy Niemcy się jednoczyły i w tym dokumencie podpisanym przez najważniejsze mocarstwa, które zwyciężyły w II wojnie światowej, jest również kwestia reparacji w tym sensie, że jest tam stwierdzenie, że ten dokument potwierdza, że wszystkie regulacje zostały dokonane. Tylko, że panie premierze, prawo to jedna sprawa i można tutaj pewnie dyskutować. Jedni prawnicy uznają, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego faktycznie temat jest zamknięty. Będą tacy, którzy powiedzą, że jeszcze jakieś furtki widzą, ale moralnie czy nie uważa pan premier, że Niemcy dzisiaj jako nasz sojusznik, potęga gospodarcza, najsilniejszy kraj w Unii Europejskiej nie powinni zadośćuczynić tym naszym nieprawdopodobnym krzywdom? Wie pan, każdy rząd w krajach demokratycznych pracuje w oparciu o regulacje prawne. Musi być zawsze podstawa prawna do działań, które on podejmuje. Więc gdyby niemiecki rząd wyraził zgodę, to pierwsze pytanie, które zostanie zadane w Niemczech przez Bundestag czy przez społeczność, będzie, a na jakiej podstawie prawa nastąpić te wypłaty? I okaże się, że nie ma takiej podstawy prawnej.
Ale to chyba nie jest takie jednoznaczne, panie premierze. Rozumiem, że no jest taka wykładnia, faktycznie, którą pan premier przedstawił, ale są prawnicy, którzy uważają, że jest inaczej i równie dobrze. No w każdym razie, zdaniem pana premiera, nie ma szans, tak, na uzyskanie jakichkolwiek... Ja uważam, że sprawa jest jasna, oczywista. Mhm. Traktat 2+4 kończy sprawę. Panie premierze, jeżeli chodzi o Lewicę i to, w jakiej dzisiaj jest sytuacji, czy zdaniem pana premiera Lewica, no mówił pan, że jeszcze dystans do wyborów jest duży, wiele może się zmienić, no ale no z jednej strony te kilka miesięcy to dużo, z drugiej, jak przypomnimy sobie, nie wiem, styczeń, to przed chwilą dosłownie było i od tego czasu sondaże też jakoś się diametralnie nie zmieniły, to Lewica idzie po dobry wynik w tych wyborach, pod przywództwem Włodzimierza Czarzastego może powiększyć stan posiadania? Nie wiem. Jak pan widzi sondaże, no to one się bardzo wahają. Od 5% do 10%. No nie, 5% Lewica nie, chyba panie premierze. 5 to chyba takich nie było. No niedawno tak? Był sondaż, który dawał 5%. Okej. Okay. No ale chyba w okolicach 10%, więc... nawet wyżej raczej. Tak bywa częściej. No tak, no ale oczywiście, że tak. Więc to są wahania dość duże, niepokojące powiedziałbym nawet. Więc jak będzie, naprawdę trudno mi powiedzieć. No, w dużej części to też zależy, jak z kim Lewica pójdzie. No, czy sama, czy z kimś. No ale Lewica cały czas wyciąga rękę do Platformy, panie premierze. Lewica mówi, że chce iść z Platformą, a Platforma z samą Lewicą nie chce. Czy pan premier rozumie tutaj Platformę, która, no, zdaje się, nie chce zostać zepchnięta tak mocno na lewą część sceny politycznej po prostu, tak? Gdyby szła razem z Lewicą tylko. Pan trafnie na to pytanie odpowiedział. Platforma po prostu nie może tego zrobić, bo zostałaby zaatakowana przez wszystkie inne ugrupowania, że właściwie to tak się wychyliła na lewo, że powinna stracić wszystkich centrowych wyborców, więc Platforma tego nie zrobi. Natomiast gdyby to było szersze porozumienie jeszcze z innymi partiami, to wtedy tak. Wtedy Lewica mogłaby na takiej liście wystąpić. Panie premierze, pana jako eksperta od szorstkich politycznych przyjaźni zapytam o relacje w Platformie Obywatelskiej, bo ostatnio zdaje się, że para Tusk-Trzaskowski no, w jednym kierunku podąża. No, taki wyraźny sygnał, że Rafał Trzaskowski włącza się w tą kampanię, że będzie pomagał no, takiemu osamotnionemu, zdawało się w ostatnim czasie, trochę liderowi Platformy. Tu jest... więcej takiej wewnętrznej rywalizacji i złej krwi, zdaniem pana premiera, czy jednak widać współpracę i wspólny cel? Czy ta energia między tymi dwoma politykami jest zdaniem pana premiera taka twórcza i dla Platformy raczej korzystna, czy jednak gdzieś to wszystko się pogrąży w jakichś napięciach personalnych, tarciach i tak dalej? To porozumienie jest korzystne oczywiście i dla Platformy, i dla obydwu polityków, bo jak rozumiem, sygnał został przekazany, który brzmi tak. Donald Tusk jest kandydatem na premiera, a Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta. Ja uważam, że to jest dobre rozstrzygnięcie. Rafał Trzaskowski byłby świetnym prezydentem, a Donald Tusk świetnym premierem. No tylko, że panie premierze, jeżeli chodzi o to premierowanie Donalda Tuska, o to dzisiaj już bycie postacią numer jeden opozycji, nie ma pan wrażenia, że ten szklany sufit nad Donaldem Tuskiem jednak zawieszony jest zbyt nisko, żeby odzyskać władzę. Nie powinien jednak Rafała Trzaskowskiego wysunąć kilka kroków przed siebie i no, tym samym spróbować uzyskać trochę lepszy wynik i pokonać Prawo i Sprawiedliwość? Nie jest to sposób na zdobycie tych paru być może brakujących punktów? Nie wiemy, czy Rafał Trzaskowski miałby lepszy wynik. Wszystkie sondaże prawie to pokazują. Dzisiejsze sondaże, ale gdyby się okazało, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem na premiera, to cała propaganda przeciwników politycznych, ta pisowska, potężna propaganda, starałaby się zmiażdżyć Trzaskowskiego i Trzaskowski by się okazało, że ma jeszcze mniejsze poparcie niż Tusk. Czyli rozumiem, że taki ruch zdaniem pana premiera jakoś szczególnie sensowny by nie był, tak? Nie miałoby to żadnego przełożenia. Nie, to byłby jeszcze... On miałby jeszcze gorszy...
Dzień dobry Państwu, we wtorek to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 i była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, a po godzinie 9.45 profesor Witold Orłowski, ekonomista, z którym porozmawiamy nie tylko o kondycji finansów w naszym kraju i o perspektywach inflacyjnych, bo te są zaskakująco optymistyczne z perspektywy rządu, ale również o absolutnie alarmującym i skandalicznym podatku od darowizn i od zbiórek internetowych. To jest temat, o którym opowiadaliśmy Państwu od samego początku i gwarantuję, że będziemy opowiadać do samego końca, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału tej żenującej absolutnie historii. Ale zaczynamy oczywiście od aktualności. Mamy rozłam w ugrupowaniu Szymona Hołowni. Większość członków partii Polska 2050, budujących okręg numer 20 w Warszawie, podjęła trudną decyzję o rezygnacji z członkostwa, o czym wczoraj wieczorem poinformowała Monika Piątkowska, czyli pełnomocniczka do spraw rozwoju struktur w województwie mazowieckim Polski 2050. Co na to sama partia? Twierdzi, że to ona zrezygnowała z warszawskiego koła partii. No trudno w to uwierzyć, ale oczywiście za chwilę oba stanowiska Państwu przedstawię dokładniej. Tymczasem warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska, czyli dzieje się dokładnie to, przed czym przestrzegała Koalicja Obywatelska. Polowanie na Donalda Tuska się zaczęło. Zawiadomienie w listopadzie ubiegłego roku miał złożyć skazany w sprawie afery podsłuchowej, doskonale Państwu znany, Marek Falenta. To jest postać, która dla śledczych jest wiarygodna i w związku z tym twierdzą oni, że chodzi w tej sprawie o paragraf 2 i artykuł 231 kodeksu karnego dotyczący nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Co na to sam Tusk? No, reaguje, wydaje się, dość spokojnie. Wydaje się też, że spodziewał się takiego rozwoju wypadków i komentuje krótko. Władza ma pełną paletę możliwości. Czy siostra premiera Mateusza Morawieckiego, drodzy Państwo, była zatrudniona na fikcyjnym etacie? To jest pytanie bardzo istotne, bo z ustaleń dziennikarzy wynika, że pani Anna Morawiecka pracowała w referacie, który zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nawet nie istniał. Co na to zainteresowana? Twierdzi, że to jest szukanie sensacji. A co na to premier? Twierdzi, że artykułu nie czyta, nie czytał, ale już straszy dziennikarzy sądem. O szczegółach za chwilę. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Zaczynamy jednak od rozłamu w ugrupowaniu Szymona Hołowni. Tak jak już Państwu wspomniałam, większość członków 20 okręgu w Warszawie tej partii postanowiła z niej odejść. Wiemy, że przekazała tę informację wczoraj późnym wieczorem pani Monika Piątkowska, prezes Izby Bożowo-Spaszowej, która tutaj zresztą często jest naszym gościem. Stwierdziła tak: dziś większość członków partii Polska 2050 Szymona Hołowni, budujących okręg 20 Warszawa, podjęła trudną decyzję o rezygnacji z partii. Zapewniamy, że swojej aktywności nie kończymy. Do swojego wpisu dołączyła nagranie, które też Państwo dzisiaj zresztą zobaczą, w którym głos zabierają inni członkowie Polski 2050 z okręgu 20. No w dużym skrócie chodzi o to, że te osoby sprzeciwiają się strategii Polski 2050 w kontekście, no mam wrażenie, ambicji personalnych, a nie myśleniu o dobru demokracji jako takiej. I pewnie chodzi o kwestię podziałów na opozycji, ale to jest tylko moja interpretacja. Państwo posłuchają dokładnie tego nagrania, wyciągną sobie swoje wnioski, bo one, jak sądzę, dla Państwa są najważniejsze. Mamy jednak też opublikowane oświadczenie samej Polski 2050. Tutaj sytuacja z ich punktu widzenia oczywiście wygląda zupełnie inaczej, ponieważ tylko że dziwnym zbiegiem okoliczności akurat po publikacji tych osób wpadła publikacja partii, w której czytamy, że decyzją Zarządu Krajowego dnia 18 kwietnia zostało rozwiązane koło partii w okręgu wyborczym numer 20. Z tym dniem członkowie koła partii zakończyli pełnienie dotychczas sprawowanych funkcji.
przestali reprezentować partię oraz skończyli sprawowanie mandatów delegatów do Rady Regionu Mazowieckiego. Wszyscy członkowie dotychczasowego koła partii zostali przypisani do koła partii w okręgu numer 19. Zarząd Krajowy uznał, że dotychczasowy zarząd koła w okręgu 20 nie wywiązywał się ze swoich obowiązków wyznaczonych przez zarząd regionu, między innymi w sprawie tworzenia projektów list wyborczych do Sejmu. Ponadto podjęte przez zarząd koła w ostatnim czasie działania związane z nadawaniem statusu członków zwyczajnych stanowiło naruszenie statusu partii i tak dalej, i tak dalej. To oświadczenie opublikowane i podpisane przez sekretarz generalną partii, panią Agnieszkę Buczyńską. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, jeżeli pojawia się w tle hasło tworzenie list wyborczych, no to przypuszczam, że ta jednak moja interpretacja, o której państwu przed chwilą powiedziałam, jest jak najbardziej trafna. Donald Tusk na celowniku państwa Prawa i Sprawiedliwości, prokuratury Zbigniewa Ziobry. Wszczyna ona postępowanie właśnie w sprawie byłego premiera. Konkretnie jest to warszawska prokuratura, tu już państwu wspomniałam. Najbardziej zabawne może wydawać się to, że zawiadomienie w sprawie ewentualnego popełnienia przestępstwa przez Tuska złożył skazany w sprawie podsłuchowej Marek Falenta. No ale okazuje się on na tyle wiarygodną osobą dla śledczych, że oni stwierdzili, że trzeba postępowanie w tej sprawie wszcząć. No a eksperci mówią krótko, między innymi Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne Sądy. Myślę, że nikt już nie wierzy w to, że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie realizuje jego życzeń i w ogóle agendy partii rządzącej. Informację oczywiście podał portal telewizji rządowej, zamieszczając zdjęcie zawiadomienia w sprawie postanowienia prokuratury w tej sprawie. No wynika z niego, że to postępowanie zostało wszczęte 11 kwietnia. Chodzi o przekroczenie, tak jak już państwu mówiłam, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ówczesnego premiera Donalda Tuska w bliżej nieustalonej do tej pory dacie. No mniej więcej chodzi o połowę roku 2014 i tutaj uwaga, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym poprzez zlecenie bez podstawy prawnej i faktycznej kontroli podmiotu prawa handlowego, to jest Skład Węgla Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego wyżej wymienionej spółki. To jest zapisane w oświadczeniu prokuratury. Jak już państwu wspomniałam, chodzi o kodeks karny, artykuł 231. No i stanowi on oczywiście, że jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu, czyli ma cel osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, no to podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. To grozi Donaldowi Tuskowi od obecnej prokuratury. Reakcja Donalda Tuska była słyszana na spotkaniu z wyborcami w Tarnobrzegu. Powiedział, że telewizja rządowa, tutaj cytat, dowiedziała się skąd inąd, że prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo przeciwko mnie w jakiejś kolejnej sprawie. Tylko tyle i krótko powiedział Tusk i dodał, wiadomo, że te wybory i tak będą bardzo trudne. Oni mają Pegasusy, miliardy złotych, zmonopolizowane media publiczne i mogę wymienić tutaj 100 innych powodów, stwierdził lider Platformy Obywatelskiej. I jeszcze tutaj informacja właśnie o siostrze premiera Mateusza Morawieckiego, drodzy państwo, która według dziennikarzy Gazety Wyborczej i przede wszystkim kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli była zatrudniona w urzędzie w Trzebnicy, w nieistniejącym referacie. Pani Anna Morawiecka w oświadczeniu napisała, że to jest szukanie sensacji i wynika także z ustaleń Nowej Gazety Trzebnickiej, nie tylko ustaleń Gazety Wyborczej, że pani Anna Morawiecka pracowała od kwietnia do grudnia roku 2019 w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. W ciągu pierwszych 2 miesięcy zatrudniano ją na umowie zleceniu, a od czerwca na etacie, na stanowisku pomocy administracyjnej. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że zatrudnienie siostry premiera w urzędzie było trzymane w tajemnicy. Mieli nie wiedzieć o tym m.in. trzebniccy radni. Burmistrz Marek Długozima też miał nie chcieć odpowiadać na pytania w tej sprawie. Natomiast pani Anna Morawiecka nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy, jak godziła pracę w Trzebnicy z pełnym etatem we Wrocławskim Domu Literatury, bo tam także jest zatrudniona. Co na to premier Mateusz Morawiecki? Pan premier mówi po pierwsze tak, artykułu nie czytałem, ale mam przekonanie, że praca była wykonywana rzetelnie i realnie. W świetle tego typu informacji, jeśli one zostały przedstawione, to zapewne strony się spotkają
w sądzie. Tak powiedział w ząbkach premier Mateusz Morawiecki. No i tak, drodzy Państwo, wygląda sytuacja z zatrudnieniem siostry pana premiera. Sprawa zapewne bardzo rozwojowa. O inflacji Państwu teraz opowiadać nie będę, bo to wszystko Państwo mają na bieżąco i to wszystko skomentujemy z panem profesorem Witoldem Orłowskim dziś. Ale mam dla Państwa jeszcze jedną informację dotyczącą tego, jak traktuje się w Polsce osoby z niepełnosprawnością, a właściwie dzieci z niepełnosprawnością. Mamy informację z Radia Głos, to jest chyba radio katolickie, które donosi, że w Starogardzie Gdańskim odbyła się komunia święta dzieci z niepełnosprawnością. Ona odbyła się w kwietniu, nie w maju, tak jak zwykle odbywają się komunie. Oczywiście dzieci z niepełnosprawnością brały te komunie wyłącznie w swoim towarzystwie, no bo jak rozumiem, są to dzieci gorszego Boga i te lepsze idą do komunii w maju, a te z niepełnosprawnością idą do komunii same w kwietniu. Taki mamy klimat, drodzy Państwo, i tak wygląda ochrona życia nie tylko od poczęcia, ale także tych dzieci, które z niepełnosprawnością się urodziły. Bardzo jestem ciekawa, jak się musiały czuć i jak się czuli ich rodzice. Jeżeli chodzi o aktualności, to wszystko. Już za chwilę u Państwa pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapraszam. Szanowni Państwo, podjęliśmy dzisiaj trudną dla nas decyzję. O opuszczeniu partii Polska 2050. Przyszliśmy tu z głowami pełnymi pomysłów. Sercami pełnymi nadziei. Chcieliśmy zmieniać Polskę na pokolenia. Uwierzyliśmy, że razem z Polską 2050 jest możliwe stworzenie Polski. Solidarnej, bezpiecznej i demokratycznej. Polski równych szans. To, co miało być nowe, okazało się kopią starego. Przed nami najważniejsze wybory w wolnej Polsce. Każdy odpowiedzialny polityk powinien realizować teraz najważniejsze cele. Ratowanie demokracji, wolności i europejskości. Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego ponad interesem całej demokratycznej wspólnoty. Jak zwykle bardzo miło mi przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, dyrektorkę Instytutu Strategii 2050, byłą ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, my oczywiście spotkałyśmy się tutaj jak zwykle, żeby rozmawiać o sprawach międzynarodowych, ale ponieważ pani współpracuje z Polską 2050, to pozwoli pani, że pierwsze pytanie zadam właśnie w sprawie tego rozłamu, który nastąpił w partii Szymona Hołowni. Ja wiem, że pani nie jest członkinią tej partii, tak expressis verbis, natomiast chodzi o współpracę. Czy pani zdaniem coś złego dzieje się w Polsce 2050? No bo jeżeli jeden z głównych okręgów warszawskich nagle postanawia z partii odejść, po czym partia się kłóci z tymi ludźmi, twierdzi, że to oni zostali usunięci, że chodzi o listy wyborcze, no to coś ewidentnie nie gra. Co pani zdaniem? Ja tu mogę mówić z perspektywy Instytutu, ale tak się składa, że akurat z panią Piątkowską merytorycznie współpracowałam. I przytoczę fakty. Koło zostało rozwiązane przez partię z powodu nieprawidłowości w kole, a nie ci ludzie odeszli. Czyli pierwszy krok był ze strony partii z powodu złych działań, których dopuściły się pewne osoby. I to, co widzieliśmy, no to jest reakcja tych osób, które próbują się tłumaczyć. To nie jest w ogóle żaden rozłam, tak? Bo to jest dosłownie kilka osób, które się dopuściły nieprawidłowości i zgodnie z tym, jak ja rozumiem, działa partia, czyli działa według prawa, działa według zasad. Jak ktoś się dopuszcza nieprawidłowości, to niezależnie od konsekwencji powinien ponieść za to odpowiedzialność. I tak się zdarzyło. A dalej zostaje do tego dorobiona jakaś historia. Ale to jest jeden okręg, jedna jakaś indywidualna sprawa. I te osoby po prostu działały wbrew zasadom partii, tak jak rozumiem, i w związku z tym poniosły konsekwencje. Pani ambasador, tylko no to po pierwsze nie jest kilka osób, tylko kilkanaście i co, i oni wszyscy kłamią po prostu? Tak mamy to rozumieć, że po prostu ratują swoje kariery polityczne w ten sposób, nie chcąc przyznać się do tego, że sami popełnili błędy i sami z partii zostali usunięci?
Ja jestem ostatnią osobą, żeby mówiła kto konkretnie co, bo ja też, tak jak mówię, współpracowałam z panią Piątkowską, to wiem o kim mówię, o reszcie osób nie wiem, natomiast zauważyłam, to już jest taka moja prywatna obserwacja, że na Facebooku pani Piątkowskiej, gdzie jak rozumiem pojawiają się te oskarżenia, pojawiały się też komentarze innych ludzi z tego samego okręgu, którzy mówili nie, to nie jest tak, jest inaczej, ja zostaję, to oni popełnili jakieś nieprawidłowości i zasadnie doszło do no, jakiegoś takiego konsekwentnego działania, żeby partia miała wyczyszczone i jasno działające według zasad struktury. I te komentarze są po prostu usuwane. Czyli albo ktoś chce pokazać prawdę, albo ktoś chce pokazać swoją, no i chyba tutaj nieprawdę. Bo jeżeli byłaby prawda, to nikt by tych komentarzy nie usuwał. Więc pytanie, dlaczego tak się dzieje? No tak, a pani powiedziała też wcześniej, że te osoby mogły dopuścić się złych działań. Co to znaczy konkretnie? Ma pani wiedzę w tej sprawie? Jakie to no już mogły proszę być naprawdę pytać ludzi ze strony partii, bo jasne. Ja operuję w ramach swoich kompetencji. Rozumiem. Nie chcę tutaj dopowiadać historii, które chciałabym państwu niejako nie bazować na faktach. No tak, to tym bardziej, że o faktach, to te fakty rzetelnie, uczciwie, otwarcie przytaczam. Natomiast już co konkretnie się zdarzyło, to chyba trzeba rzeczywiście do władz partii się zwracać. Już kończę. Wiem, że były nieprawidłowości i że krok był ze strony partii. Rozwiązujemy, bo w Polsce 2050 trzeba działać według zasad. To już kończąc ten wątek, pani ambasador, te osoby, które zostały wyrzucone, czy też odeszły, to pewnie będzie wyjaśniane. Mówią przede wszystkim o tym, że no, najważniejszy jest interes Polski w tej chwili. Jak rozumiem, one były zwolennikami tego, żeby współpracować na opozycji i sugerują, że ze strony, jak rozumiem, kierownictwa partii chęci tej współpracy nie ma i stąd też ich sprzeciw wobec takiej, a nie innej polityki Polski 2050. Według mojej wiedzy to jest trochę historia, która zostaje opowiedziana po fakcie ujawnienia nieprawidłowości i rozwiązania koła. Historia, która ma przerzucić tę sprawę taką proceduralną na poziom, że jakoby broniły jakiś spraw innego rodzaju. Nic mi absolutnie nie wiadomo o tym, aby to... No tak naprawdę usunięcie z partii kilku osób, a większość tego koła została i większość tych ludzi dalej jest w Polsce 2050, miała jakikolwiek podtekst merytoryczny, czy o jakieś tym ludziom wielkie sprawy chodziło. Nic takiego nie słyszałam, póki się to ta sytuacja z rozwiązaniem i z ujawnieniem nieprawidłowości nie zdarzyła. Więc odczytywałabym to trochę jako historię dorabianą do bardzo prozaicznej, zgoła w innym poziomie odbywającej się sytuacji. A pani podoba się ta polityka i strategia kierownictwa Polski 2050 w kontekście takiej, a nie innej sytuacji na opozycji? Uważa pani, że no, te rozmowy w sprawie wspólnych list, czy to z PSL-em, czy z większymi ugrupowaniami, toczą się tak, jak się toczyć powinny? I to obiecuję już ostatnie pytanie w tej sprawie. Ja uważam, że jest absolutnie takim najważniejszym celem nie tylko odsunięcie PiS-u od władzy, ale zbudowanie realnego, wiarygodnego pomysłu na Polskę po PiS-ie. Uważam, że metodą na odsunięcie PiS-u, i to mówię nie od wczoraj, tylko właściwie od nieustająco od bardzo dawna, nie jest jedna lista, bo jedna lista to jest marzenie PiS-u, w którym następuje mobilizacja zwolenników PiS-u, jest rozgrywana ta jedność zbudowana na siłę w taki sposób, że się wykruszają zwolennicy opozycji, bo są wrzucane takie tematy jak na przykład papież, jak aborcja i następuje wykruszanie w trakcie kampanii zwolenników opozycji. To jest metoda, która by doprowadziła do przegranej. I jest jeszcze jeden problem z jedną listą. Wydaje mi się bardzo ważne, że to jest stworzenie pewnej iluzji,
że taka lista powstanie, w związku z tym powstają nadzieje i ta iluzja jest niezrealizowana, bo główny inicjator tej jednej listy, jak rozumiem, czyli Platforma Obywatelska, z nikim się tak naprawdę nie jest w stanie zintegrować, nie jest w stanie jednoczyć. No dzisiaj jest sama, tak? W związku z tym stwarza się pewną iluzję, pewną nadzieję, a potem się tej nadziei nie realizuje i efekt jest taki, że jest ogromne rozczarowanie po stronie opozycyjnej, ponieważ ludzie czują, że jest podział, że jest pustka, dlatego że im coś wielkiego obiecano i tego nie zrealizowano. To nie jest dobre. To nie jest dobre. To, co jest dobre, to jest dobra dyskusja, merytoryczna dyskusja, jawnie pokazywane, że są różne pomysły na Polskę, kulturalna rozmowa o tych różnych pomysłach, żadne absolutnie wojenki, agresje, batalie takie podjazdowe po stronie demokratycznej nie są dobre, tego nie powinno być, ale dobra merytoryczna dyskusja, która ludziom pokazuje, że tak, są różne opcje, oni mogą znaleźć swoją opcję i na nią zagłosować. Takie rozwiązanie, które ludzi mobilizuje, a równocześnie nie zraża, ponieważ dobra merytoryczna dyskusja programowa zawsze ludzi zachęca do głosowania, a nie zniechęca i buduje nadzieję. I buduje też zaufanie do polityki. No ja jestem wielką zwolenniczką takiego podejścia do polityki. No tak, tylko nie tylko Platforma jest sama, ale sama jest Lewica i wydaje się, że Polska 2050 też, bo te rozmowy z PSL-em chyba nie idą tak, jak były planowane, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Panie ambasador, wracając do naszej pozycji, nie tylko w strukturach Unii Europejskiej, ale w ogóle, bo sprawa już zatacza coraz szersze kręgi. Jestem bardzo ciekawa Pani opinii w sprawie strategii polskiego rządu co do rozwiązania kryzysu zbożowego. Gdybyśmy się tak miały cofnąć o ponad tydzień już, kiedy umówił się minister rolnictwa na rozmowy i z rolnikami, ale też przede wszystkim ze stroną ukraińską. Dzień później wyszedł prezes Jarosław Kaczyński, zarządził zakaz importu i tranzytu. Z tej decyzji się wycofano po kilku dniach. Rolnicy nadal protestują, bo realnie żadnego problemu nie rozwiązano. Tranzyt się odbywa i właściwie nie wiadomo, na czym do końca stoimy w tej sprawie. Czy uważa Pani po pierwsze, że z politycznego punktu widzenia to była strategia przemyślana? I po drugie, jak bardzo ona, biorąc pod uwagę także Pani doświadczenie, może zagrozić dobrym relacjom polsko-ukraińskim? I jak bardzo korzysta na tym Rosja? Czyli właściwie mamy trzy wątki tutaj tej sytuacji. Ja bym się w całej tej sytuacji cofnęła nie o tydzień, tylko o rok. A tak, to prawda. Kiedy to, bo musimy patrzeć z tej perspektywy, że ten kryzys zbożowy nie zdarzył się nagle, zupełnie spadł z kosmosu niespodziewanie, tylko to jest efekt decyzji i tu ja podkreślam słusznej, dlatego że mam taką zasadę, że jeżeli rząd, nieważne czyj to jest rząd, robi, podejmuje dobrą decyzję dla Polski, to ja to uznaję i o tym mówię. Więc podjął w moim przekonaniu słuszną decyzję o zagłosowaniu za unijnym rozwiązaniem, że wpuszczamy jako Unia Europejska, tym samym także jako Polska, produkty żywnościowe z Ukrainy w takim ekstraordynaryjnym reżimie, po to, żeby Ukraina, nie mogąc eksportować z powodu rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym swoich produktów, tak jak to robiła dotychczas żywnościowych, mogła chociaż część ich wyeksportować do Unii Europejskiej. I oczywiście my wiemy, że te pieniądze idą na obronę przed Rosją, więc to są pieniądze zainwestowane w nasze bezpieczeństwo. I to była słuszna decyzja. Niemniej to była decyzja podjęta rok temu i rok temu było wiadomo, że skoro otworzyliśmy granice, to te produkty, w tym zboża, będą płynęły do Unii Europejskiej i do Polski i trzeba było się na tę sytuację przygotować. Nie mówić rolnikom, że ceny na pewno nie spadną, a wzrosną, bo jeżeli otwieramy granice, no to nie ma takich cudów, żeby przy większej podaży zbóż nagle ich ceny wzrosły. Więc to był błąd ministra, błąd rządu, wprowadzający niepotrzebnie rolników w błąd. Gdyby im tego nie powiedziano, to oni by inaczej dysponowali sprzedażą zboża i zapasami zboża. Niemniej to było wiadomo i trzeba było podjąć bardzo konkretne działania, które dzisiaj podjęto w nagłym, awaryjnym reżimie, w takiej trochę w reżimie kryzysu politycznego, żeby nie nazwać tego histerią. Jakie działania należało podjąć? Po pierwsze,
pierwsze kontrola jakości produktów, które z Ukrainy do Polski przyjeżdżają. To są produkty, które powstają bez regulacji i standardów unijnych, bo Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że Polska, otwierając granice w wymiarze celnym, w wymiarze taryfowym i kwotowym, równocześnie powinna otworzyć granice na produkty każdej jakości z pestycydami, z innymi trującymi substancjami. To nie powinno było się zdarzyć i okazuje się, że dzisiaj można to zboże kontrolować. Tylko dlaczego dopiero dzisiaj, a nie przez miniony rok? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, można dzisiaj wywrzeć presję na Unię Europejską i bardzo mocno się zaangażować w to, żeby te korytarze solidarnościowe, tranzytowe uruchomić. Powstaje pytanie, co robił rząd przez miniony rok celem udrożnienia, uaktywnienia tych wszystkich korytarzy tranzytowych. No w moim przekonaniu nie działo się nic, problem narastał, pewne firmy na tym zarabiały, przy czym, no co tu dużo powiedzieć, zarabiały w świetle przyjętych rozwiązań legalnie, choć sprowadzały zboże podstandardowe często, które nie powinno było wjechać do Polski, ale tu znowu wracamy do kwestii pilnowania standardów przez Polskę. I wobec tego, że ten kryzys się tak zaognił, są podejmowane takie działania od ściany do ściany. Otóż działania od ściany do ściany w ogóle nigdy nikomu, niczemu nie służą. Nie służą biznesowi, nie służą rolnikom, którzy są zdezorientowani, ja rozumiem, że są zdezorientowani i na pewno nie służą naszej pozycji w Unii Europejskiej. Bo Polska się na coś zgadza, potem z dnia na dzień zamyka granice absolutnie dla wszystkich, tak? Na tranzyt, na import do Polski. Z tego są oczywiście bardzo duże kłopoty i po stronie ukraińskiej, i po stronie europejskiej. To nie buduje naszej wiarygodności, a potem po kilku dniach znowu te granice otwiera na jakichś innych znowu zasadach. Więc wszystko to należało prowadzić już rok temu, budować te korytarze, pilnować standardów, wymuszać na Unii Europejskiej wsparcie w zakresie sprzedaży tego zboża dalej. Były pomysły, żeby terminale transportowe dla zboża budować na północy Polski, nad Bałtykiem. Być może gdyby to zrealizowano, nic w tej sprawie nie zrobiono, to Polska nie tylko by nie straciła, a mogłaby na tranzycie zyskać, bo ogólnie kraj tranzytowy to jest kraj, który ma potencjał ekonomiczny i może na tym potencjale korzystać, jeżeli jest w stanie odpowiednio przekierować ten potencjał ekonomiczny ku zyskowi, a nie tak jak się stało, ku stracie, i to stracie takiej i geopolitycznej, i stracie ekonomicznej. No tak, tylko dodatkowym jeszcze tutaj wątkiem, pani ambasador, jest to, że to wszystko wydarzyło się nie tak długo po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. I on nawet podczas przemówienia na Placu Zamkowym mówił o tym problemie zboża, że sobie zdaje z niego sprawę, że to trzeba rozwiązać, że zostały poczynione ustalenia, o których będzie informował razem z prezydentem Dudą, a właściwie obie administracje w najbliższych dniach, po czym właśnie dzieje się to, co się wydarzyło. Stąd też było moje pytanie o takie relacje z Ukrainą. Czy my w dalszym ciągu dla Ukrainy możemy być takim przewidywalnym i pewnym partnerem? No bo wiadomo, że dla krajów w stanie wojny sprzedanie tego zboża także jest niezwykle istotne. No, nie jest to na pewno główne źródło, ale jednak jedno ze źródeł finansowania obrony w trakcie tej wojny. Dla Ukrainy to jest niezwykle ważne. Ukraińska gospodarka się skurczyła o ponad 30% i w tej sytuacji eksport, czyli możliwość pozyskiwania dewiz, eksport produktów rolnych jest bardzo istotny dla gospodarki ukraińskiej. I wiemy, że jeżeli Ukraina sama nie jest w stanie zarobić z powodu dewastacji rosyjskiej, to kraje zachodnie, w tym Unia Europejska za pośrednictwem Unii, także Polska, muszą Ukrainę wspierać bezzwrotnymi grantami. Tak więc w interesie bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej jest pozwolić Ukrainie ratować swoją gospodarkę i pozyskiwać pieniądze, no powiedzmy, na własną rękę, czyli z własnych zasobów, bo inaczej, żeby to państwo funkcjonowało i żeby mogło się bronić, my musimy te pieniądze bezzwrotnie pożyczać, co jest, wiadomo, dużo, dużo gorszym rozwiązaniem. I rzeczywiście na Placu Zamkowym padły bardzo mocne słowa i zasadne. Uważam przemówienia prezydenta Dudy za naprawdę dobre i takie w duchu interesu państwowego, interesu bezpieczeństwa Polski, gdzie prezydent Duda zapewniał o tym, że Polska jest partnerem niezawodnym
i nie mija rzeczywiście tutaj tydzień, dwa i Polska nagle czyni krok uderzający w Ukrainę i grający w ręce Rosji. I tutaj ja chcę powiedzieć, że to jest naprawdę trudna sprawa z tym zbożem. To nie jest tak, że my, ponieważ wspieramy Ukrainę, to teraz musimy wszystkie produkty z Ukrainy wpuszczać do Polski, co by nie było, jakie by nie były standardy, jakie by nie były koszty po stronie polskich przedsiębiorców. Tak też nie możemy działać, dlatego że Polska no, musi w tej całej trudnej sytuacji jednak wyznaczać granice dobrostanu własnego społeczeństwa. Tylko to trzeba robić w sposób przemyślany, systemowy. Rok temu trzeba było zacząć to robić i wówczas nie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji kryzysowej i ekonomicznie z rolnikami i no, rzeczywiście politycznie wobec Ukrainy, bo to, co Ukraina, czego Ukraina się nauczyła z tej sytuacji, to nie jest, że Polska broni swoich interesów, tylko że Polska trochę nie potrafi dopilnować własnych interesów, a potem czyni jakieś nagłe, radykalne, niespodziewane i nieprzewidywalne ruchy, które z nagła uderzają w Ukrainę, ale także uderzają w naszą pozycję w Unii Europejskiej, pozycję kraju, który bardzo jasno mówi, to jest fundamentalna sprawa, obrona przed Rosją, to jest fundamentalny, priorytetowy interes bezpieczeństwa całego kontynentu. My jesteśmy gotowi płacić za to wysoką cenę, wy także musicie być gotowi płacić za to wysoką cenę i nagle czynimy takie ruchy, wszyscy mówią, ojej, no to gdzie jest ta Polska, która mówi, my wam pokazujemy, jak działać, my wam mówimy, to jest najważniejsze. Właśnie, i jakie to może mieć konsekwencje, pani ambasador, dla naszych przyszłych relacji, także w kontekście odbudowy już Ukrainy, bo myślmy również o tym. To zależy, jakie wnioski wyciągniemy z tej sytuacji, bo to też nie, ja bym nie dramatyzowała, że to nagle powoduje, że cała Unia Europejska uważa, że Polska jest niewiarygodna, że Ukraina natychmiast przestaje stawiać na strategiczne partnerstwo z Polską. Nic takiego się nie zdarzy. Jednak bardzo dużo Polska zainwestowała w obronę Ukrainy i w przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, zarówno na poziomie społeczeństwa, samorządów i też państwa i samego prezydenta Dudy i to się tak nie niszczy jednym błędem. No niemniej, jeżeli więcej będziemy takich błędów czynić w przyszłości, to gdzieś ten kapitał, który zbudowaliśmy, zacznie erodować. I po prostu trzeba wyciągnąć wnioski, że współpraca gospodarcza z Ukrainą, której elementem będzie odbudowa, której elementem chcemy wszyscy, żeby był proces integracji europejskiej, to nie są same, że tak powiem, kokosy i takie proste sprawy, że nam na tacy przyniosą tylko samo dobro i korzyści, tylko to jest poważna, transakcyjna, skomplikowana sytuacja ekonomiczna. Jeżeli chcemy na niej wygrać, to musimy się do tego przygotować, jasno wyznaczyć, gdzie są nasze interesy, jasno wyznaczyć, gdzie są nasi partnerzy, z kim to chcemy robić. No to jest generalnie wszystkie takie fantasmogorie o jakiejś Unii polsko-ukraińskiej, którą ja uważam za jakąś zgubną i niepoważną utopię po prostu. Takie rzeczy należy odłożyć na bok i przygotować się nie do utopii, która nie powinna zaistnieć. Przypominam, że PKB Ukrainy dzisiaj per capita jest 4 razy mniejsze niż w Polsce, więc o jakiej Unii my mówimy i jaka korzyść dla polskich obywateli miałaby z tego wyniknąć. Natomiast przygotować się pragmatycznie, a nie na takie hura idziemy, do korzystnej obustronnie współpracy ekonomicznej z Ukrainą. Do tego są potrzebne kontrakty, rozpoznanie, badania, długookresowa strategia. Nic na hura, nic na szybko i nic na od ściany do ściany, bo to wszystkim tylko straty przynosi. No właśnie, a tymczasem temu wszystkiemu przygląda się Rosja. Jak sądzę, taki konflikcik malutki na linii Polska-Ukraina bardzo się Kremlowi spodobał. A jeszcze dodatkowo wiemy, że kraje należące do G7 debatowały ostatnio nad tak zwaną atomową wersją sankcji na Rosję. W grę wchodził całkowity zakaz eksportu, od którego w szczególnych przypadkach jak żywność czy leki czyniono by wyjątki, ale nic z tego. Okazało się, że amerykańska koncepcja nie uzyskała poparcia wszystkich członków grupy, sprzeciwiają się m.in. niektóre kraje Unii Europejskiej i Japonia. Co pani na to? Sankcje są
bardzo istotnym elementem wojny, bo nazwijmy sytuację niestety po imieniu, wojny, którą zapoczątkowała Rosja, ale którą w wymiarze ekonomicznym musiał podjąć Zachód, w tym Polska, w tym Unia Europejska. I teraz takie sankcje wobec kraju takiego jak Rosja, o ogromnym potencjale surowcowym, są absolutnie bezprecedensowe. W związku z tym trochę jest to taki proces, w którym wszystkie strony się uczą, co jest efektywne, co jest nieefektywne. I oczywiście można powiedzieć, nie udało się, bo gospodarka rosyjska nie padła. Co więcej, Rosja zarobiła w dewizach w zeszłym roku na sprzedaży surowców dużo, dużo więcej niż w latach poprzednich, więc ma pieniądze na prowadzenie wojny. I temu się nie udało przeciwdziałać. Jakie są korzyści z sankcji? Otóż takie, że Unia Europejska skutecznie odcięła się od rosyjskich surowców. Już na tym haku rosyjskim nie jesteśmy i nie jesteśmy zależni. To jest też taki element mobilizujący i integrujący w ramach Unii Europejskiej, ale bardzo ważnym elementem sankcji było za odcięcie dostaw wysokotechnologicznych komponentów do uzbrojenia, tak żeby Rosja nie mogła produkować więcej wysokotechnologicznej broni. I tu okazuje się, że jest też kolejny problem. Otóż te sankcje są bypassowane i przez różne kraje, między innymi przez Turcję, która jest krajem natowskim. Podzespoły, inne elementy potrzebne Rosji są po prostu eksportowane. I teraz, czy propozycja amerykańska, żeby całkowicie odciąć cały eksport, ale przecież czyj eksport do Rosji? Nie wszystkich, tylko tych krajów, które są w reżimie sankcyjnym. Więc na przykład Turcja już by się do tej umowy na pewno nie podpięła. I w związku z tym zupełnie nie jest jasne, czy ten pomysł doprowadziłby do efektywnego technologicznego odcięcia Rosji od tego, co dzisiaj pozwala jej jednak jakoś tam naprawiać czy reprodukować broń. To jest niezwykle trudne przedsięwzięcie, bo z jednej strony są kraje zachodnie, ale one dzisiaj nie są całym światem. Mhm. Są Chiny, są Indie, jest reszta świata, która absolutnie w wymiarze sankcyjnym nie chce współpracować. Co więcej, korzysta na tym, że Zachód się od Rosji ekonomicznie odcina, więc Indie, przede wszystkim Indie, ale na przykład także Chiny, kupują te surowce od Rosji dużo taniej ku korzyściom własnym gospodarczym i absolutnie nie zamierzają z tego rezygnować. I w takich warunkach efektywna wojna ekonomiczna jest dla Zachodu dużo, dużo trudniejsza. I ja bym postrzegała ten rozdźwięk między Stanami a Europą de facto. Polska też ma swój eksport do Rosji. To nie jest tak, że cały nasz eksport został zamknięty. To trzeba jakby uczciwie postawić. Ten rozdźwięk raczej bym widziała nie jako rozdźwięk prorosyjscy, antyrosyjscy, tak bardzo upraszczając, tylko jako różną wizję prowadzenia tej polityki sankcyjnej, żeby była ona efektywna, a jak najmniej uderzała jednak w kraje, które tę politykę tworzą. To jeszcze o gigantycznej burzy po słowach ambasadora Chin we Francji chciałam panią spytać. On oświadczył, że tutaj cytat, suwerenność takich byłych radzieckich republik jak Litwa, Łotwa czy Estonia nadal nie została do końca potwierdzona w świetle międzynarodowego prawa. No w ogóle jakaś absolutnie kosmiczna teza ze strony ambasadora Chin. Oczywiście natychmiastowa reakcja przedstawicieli dyplomacji i Litwy, i Łotwy, i Estonii. Krótkie pytanie, czy Chiny coraz jawniej wspierają chęć odbudowy przez Putina takiego wielkiego rosyjskiego imperium? Czy to jest jakieś inne źródło tego typu kuriozalnej wypowiedzi? Chiny grają w pewnym sensie inną grę, a konflikt, inwazja rosyjska na Ukrainę jest tylko elementem w innej, dużo większej z perspektywy Pekinu gry. To jest gra o prymat globalny, czyli zdominowanie Stanów Zjednoczonych ekonomicznie, technologicznie i geopolitycznie i odzyskanie Tajwanu. Tajwan jest dzisiaj dla Chin nie tylko czymś bardzo ważnym z punktu widzenia ekonomicznego i strategicznego, jest też czymś
ideologicznie coraz ważniejszym z punktu widzenia takiej rozkręcającej się nacjonalistycznej, wielkoimperialnej polityki chińskiej. My nie mamy zwyczaju myśleć o Chinach jako państwie uprawiającym politykę imperialną, ale to jest dzisiaj coraz bardziej takie państwo. I teraz w tej chińskiej kalkulacji konflikt rosyjsko-zachodni, bo oni tak to postrzegają, ma swoje, jest czymś, co może przynieść korzyść, bo osłabia i angażuje Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone i Zachód zaangażowane w konflikt z Rosją będą w stanie mniej zasobów przeznaczyć na ewentualny konflikt wokół Tajwanu, ale równocześnie Chiny potrzebują współpracy ekonomicznej, zwłaszcza z Europą, i dla nich jest bolesne są sankcje i wojna ekonomiczna, którą wobec Chin rozkręcają Stany Zjednoczone w obranie swojego prymatu globalnego. Więc jest to bardzo poważna historia i z punktu widzenia Europy i Polski my stoimy wobec takiego dylematu. Czy opowiadamy się jednoznacznie po stronie Stanów Zjednoczonych, tworzymy dużą wspólną siłę, która opiera się i Rosji, i Chinom, i traktujemy ich jako blok. I w moim przekonaniu niestety to jest nieuniknione i to by była z wszystkimi ekonomicznymi konsekwencjami, które mogą być ciężkie, w tą stronę trzeba iść. Czy też próbujemy grać taką, no nierówną, ale jakby trochę symetryczną grę, trochę jesteśmy ze Stanami, ale współpracujemy z Chinami, żeby nie utracić ekonomicznie. Dobrze, panie ambasador, to musi iść tak daleko, że Chińczycy podają w wątpliwość suwerenność państw bałtyckich? Oni w ten sposób oczywiście coraz bardziej przybliżają się do Rosji, bo na początku konfliktu Chiny ustawiały się w pewnym dystansie wobec Rosji i wobec rosyjskiej inwazji, próbując się ustawiać w takiej pozycji, że my tu będziemy ci pokojowi, będziemy państwem, które wynegocjuje pokój ponad podziałami i ponad konfliktami, ale to nie wychodzi i widać, że Chińczycy coraz bardziej się przybliżają do Rosji i coraz bardziej wspierają inwazję rosyjską, jeśli nie bezpośrednio, to rosyjską ideologię, ale celem ich tak naprawdę nie jest odbudowa imperium rosyjskiego, bo siła Rosji nie jest Chinom do niczego potrzebna. Celem Chin jest podzielenie, znaczy jedności transatlantyckiej, zaangażowanie na froncie, tak nazwijmy, rosyjskim, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, przyciągnięcie ich uwagi tam, po to, żeby Chińczycy mogli zrealizować swoje cele geopolityczne w Tajwanie. I tak to należy odczytywać. Tak, to jest dla nas bardzo zła wiadomość, że Chińczycy się coraz bardziej jednoznacznie po stronie Rosji opowiadają i wszelkie wyobrażenia, takie jak Macrona, że można Chiny od Rosji odciągnąć albo w drugą stronę Rosji od Chin odciągnąć, są nierealistyczne, utopijne. To jest sojusz o niestety głębokich korzeniach strategicznych, gdzie oba kraje mają jeden cel – zniszczyć dominację amerykańską, podzielić Zachód i zdewaluować Zachód. Panie ambasador, to jeszcze na koniec, bardzo krótko proszę, ale chciałabym, żebyśmy w dwóch zdaniach dosłownie skomentowały te informacje. Wiemy, że papież Franciszek w czwartek ma przyjąć na audiencji premiera Ukrainy. No i wiemy, że to jest od początku rosyjskiej agresji przełom, tak można powiedzieć, po 14 miesiącach właściwie. Tylko rzeczywiście, czy to jest przełom, czy po prostu już w tej chwili wydarzenie w kontekście też zachowań papieża Franciszka przez ostatnie miesiące, do którego jakiejś dużej wagi przywiązywać nie powinniśmy. Tylko bardzo krótko, proszę. Ja myślę, że to jest kluczowe przede wszystkim dla osób jakoś tam związanych z Kościołem, dla których to bardzo bolesna była postawa papieża Franciszka, taka symetrystyczna, właściwie nie wypowiadająca jednoznacznie etycznej opinii na temat inwazji i okrucieństw dokonywanych przez Rosjan. Dobrze się dzieje, że papież dojdzie do tego spotkania. Czy to dużo zmienia? No nie bardzo, dlatego że to, co się stało, ten rok postawy takiej zdystansowanej i symetrystycznej, postawy dystansującej się jednak wobec totalnie antywartościowej, delikatnie mówiąc, polityki i działań rosyjskiej, miało miejsce i to się niestety nie zmieni, ale dobrze, że chociaż teraz do takiego spotkania dochodzi. Jest to jakiś tam krok w moim przekonaniu w słusznym, tak etycznie i moralnie kierunku. Nawet lepiej. Tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o moralność i autorytet moralny Kościoła. Lepiej późno niż wcale, chciałoby się powiedzieć. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jak zwykle pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie i dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.
A u Państwa już za chwilę o pieniądzach z panem profesorem Witoldem Orłowskim. Zaczniemy jednak od sprawy bardzo kontrowersyjnej, która opinię publiczną wzburzyła w ostatnich dniach, czyli kwestii podatku od zbiórek. O tym także za chwilę będziemy mówić. Zapraszam. Robimy wszystko, aby tutaj opłacało się żyć, tu w Polsce opłacało się żyć, pracować, kształcić dzieci. I to się dzieje na naszych oczach. To było możliwe dzięki temu, że wygraliśmy wojnę z mafiami podatkowymi, mafiami VAT-owskimi, że wreszcie opodatkowaliśmy międzynarodowe korporacje, które do tej pory, do czasów Platformy, nie płaciły w dużym stopniu podatków. Czasami nasi konkurenci polityczni uważają, że tutaj coś w finansach publicznych jest ukrywane. Mówią druga Grecja. Już tak powtarzają od 8 lat, już by były 3 razy, by była ta Grecja druga, gdyby miała rzeczywiście się zdarzyć, bo rynki finansowe analizują nasze dane codziennie. Finanse publiczne są w najlepszym stanie w historii III Rzeczpospolitej. Polskie podatki są niskie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to niskie podatki. Państwa gościem profesor Witold Orłowski, ekonomista Akademia Finansów i Biznesu w Istule. Kłaniam się, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Premier Mateusz Morawiecki zdaje się twierdzić, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Mówi wprost, że stan finansów publicznych jest najlepszy w historii III Rzeczypospolitej, a podatki w Polsce są niskie. I od tych podatków, jeśli pan pozwoli, chciałabym zacząć, ponieważ mamy jako wrzutkę, totalną wrzutkę do ustawy deregulacyjnej, tak zwany podatek od zbiórek. W dużym skrócie chodzi o to, że rodzice, którzy zbierają na śmiertelnie chore dziecko pieniądze, ponieważ nie mogą liczyć na państwowy system, będą musieli zebrać o 1/5 więcej z koniecznej kwoty, bo będą musieli 20% oddać fiskusowi. Na początku lutego premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie pozwoli, tutaj cytat, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na kwestię zbierania środków na cele charytatywne i tego typu inicjatywy. To był luty. W kwietniu projekt przeszedł przez Sejm razem z podatkiem od zbiórek. Mało tego, podpisał ten projekt prezydent Andrzej Duda. W tej chwili właściwie nie wiadomo, co się z tym wszystkim wydarzy. Ustawa teoretycznie po vacatio legis powinna wejść w życie 1 lipca. Jak pan to widzi, panie profesorze, i finansowo, i moralnie? Moralnie to chyba nie ma co mówić, no to jest oczywiste. Natomiast raczej finansowo, proszę pozwolić, że ja powiem. Otóż bardzo proszę. Pan premier, który jest człowiekiem niewątpliwie obdarzonym ogromnym poczuciem humoru i potrafi z kamienną twarzą żarty opowiadać o tym, jak świetne są stany finansów, jak świetny jest, jak świetne są, jak niskie są podatki i tak dalej. No mówi to najwyraźniej jest troszkę na zasadzie, no niech te prostaczki głupie w to wierzą, a w tym samym czasie Ministerstwo Finansów dość rozpaczliwie zaczyna szukać pieniędzy coraz więcej, no bo oczywiście sytuacja jest dokładnie odwrotna niż mówi pan premier. To znaczy, jaka jest tajemnica tego, bo rzeczywiście pan premier mówi, no przecież nie mamy wielkiego deficytu budżetowego, no przecież nam dług publiczny nie rośnie, no przecież podatki są niskie. Znaczy mówi niskie, z drugiej strony mówi o ile wzrosły te podatki, wpływy podatkowe, no ale dobra, to już zostawmy. Natomiast główne źródło tajemnicy jest takie. Otóż przez, no niektórzy mówią celowo, ja uważam raczej, że przez nieudolność, przypadkiem, rząd nałożył na nas wszystkich ogromny podatek, tak zwany podatek inflacyjny. To jest podatek polegający na tym, że nasze pensje rosną wolniej niż ceny w sklepach, a tymczasem dochody z VAT-u, dochody z akcyzy rosną w takim samym tempie jak sprzedaż, jak ceny, w związku z tym rosną znacznie, znacznie szybciej. Poza tym rząd oczywiście mówi, nasz dług jest wysoki, no nic dziwnego, znaczy relatywnie, nic dziwnego, skoro każdy, kto jest posiadaczem na przykład polskich obligacji sprzed 2 lat, no to mniej więcej 6% w zeszłym roku stracił na tym i to jest ten podatek, który został faktycznie nałożony na wszystkich oszczędzających. No efektem jest to, że finanse publiczne teoretycznie na pozór nie wyglądają źle, no ale wiadomo, że to jest tylko do czasu, aż działa, aż ludzie spokojnie znoszą ten
podatek inflacyjny, dają sobie mówić, że... No dobrze, panie profesorze, o inflacji za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiać, tylko ja pana zapytałam o ten podatek od zbiórek. Ja powiedziałem wyraźnie o podatku inflacyjnym, nie o inflacji jako problemie. Okej, okay, dobrze, będziemy to jeszcze kontynuować, ale ja pana zapytałam o podatek od zbiórek. Tak. Czy uważa pan, że podatek od zbiórek, a właściwie źródło w ogóle tego, że ktoś wpadł na pomysł takiego podatku, to jest właśnie kwestia pustej kasy, że w tej chwili musimy zabierać pieniądze nawet rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, którzy poza systemem próbują sfinansować ich leczenie? Ja bym powiedział inaczej. Ministerstwo Finansów jest w takiej sytuacji. Planuje coś, usiłuje zebrać jakieś pieniądze. Po czym występuje pewien znany polityk pewnego pięknego dnia i raptem Ministerstwo Finansów dowiaduje się, że ma zaakceptować to, że ma wydać kolejne 10 miliardów na skup pszenicy albo 20 miliardów będzie musiało wydać na dodatkowe podwyżki emerytur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy taką trochę beznadziejną walkę. Ministerstwo Finansów stara się znaleźć te pieniądze dodatkowe, licząc się z tym, że każdego dnia może być zaskoczony informacją, że tu ma wydać dodatkowe 10, tu ma wydać dodatkowe 20, tu ma wydać dodatkowe 30 miliardów. Myślę, że to jest taki rodzaj takiej urzędniczej gry. Nie miejmy pretensji do samych urzędników Ministerstwa Finansów, którzy starają się przede wszystkim myśleć o budżecie. Natomiast oczywiście zadaniem polityków są dwa zadania. Po pierwsze, pilnować, żeby tam, gdzie podatek nie powinien być nałożony, to nie jest nakładany. No a po drugie, pilnować, żeby nam się nie rozwaliły finanse publiczne. Z obu tych zadań politycy się najwyraźniej nie wywiązują. I tutaj wydaje się, że sprawa jest dość prosta. Mianowicie widać wyraźnie, że politycy, zwłaszcza rządząca partia, są gotowi podpisać wszystkie obniżki podatków, wzrosty wydatków wtedy, kiedy mają wrażenie, że chodzi o tak zwany ich elektorat, tych, którzy na nich głosowali, a tam, gdzie w grę wchodzą jacyś niepełnosprawni, jacyś rodzice zbierający pieniądze, no to ile tam głosów się na tym straci? Nic. No to po co tracić pieniądze na to? Pieniądze należy inwestować tylko tam, gdzie, a jak trzeba odzyskiwać głosy rolników, to bez mrugnięcia okiem i 10 miliardów natychmiast, dnia na dzień powie, że dokładamy do skupu pszenicy. A o jakieś, powiedziałbym, groszowe zupełnie rzeczy dotyczące na przykład rodziców, groszowe z punktu widzenia budżetu państwa, dotyczące właśnie zbiórek tego typu, no to na to jest odpowiedź, a co to, ile głosów się straci na tym? Po co tracić te parę milionów z budżetu, skoro i tak się głosu żadnego zatrzyma? No dobrze, panie profesorze, tylko mamy taką sytuację, że premier Morawiecki w lutym mówi, że takiego podatku nie będzie, ponieważ my już jako dziennikarze wtedy alarmowaliśmy w tym temacie. Po 2 miesiącach okazuje się, że to się znalazło w ustawie, zostało przegłosowane przez większość parlamentarną, w tym Konfederację, po czym podpisał to prezydent Andrzej Duda. Teraz wiceminister finansów Artur Soboń po przyjęciu ustawy, po całym procesie legislacyjnym pisze sobie tak po prostu, ani jednego dnia 23, ani kolejnego roku nie będzie żadnego podatku od zbiórek. Tak pisze wiceminister o podatku, który właśnie został ustawowo przyjęty i podpisany przez prezydenta. Co pan z tego rozumie? Tak, jakby wiceminister mówił, tak, będziemy realizować prawo, ustawy. Nie będziemy realizować ustawy, czy do rewolucji wzywał. Ja i tak się cieszę, że nie usłyszeliśmy, że to Putin, Tusk i Komisja Europejska nałożyła ten podatek, bo zazwyczaj takie byśmy usłyszeli tłumaczenie, że to wymóg Komisji Europejskiej. Wydaje mi się, że to pokazuje troszkę fakt, o którym chyba wszyscy zdają sprawę, że pan premier nie kontroluje w pełni swojego rządu i że pan premier tak samo jest zaskakiwany pewnymi rzeczami jak wszyscy inni. Niewykluczone, że pan premier też się może dowiedzieć pewnego dnia, że na przykład ma wydać kolejne 30 miliardów złotych i się dowie z telewizji o tym, bo sam nie zostanie poinformowany. No myślę, że tak wygląda dzisiaj. To jest bardzo niebezpieczne. Ja nie chcę oceniać wydatku po wydatku. Znaczy nie mówię wcale, czy w tym momencie, czy pomoc dla rolników jest złym pomysłem, czy nie. Na szczęście, czy była niezbędna, czy nie. Tak samo już powiedziałem, że oczywiście skandalem to zbieranie pieniędzy ze zbiórek na chore dzieci. No ale już w tym momencie zostawmy. To ważniejsze jest to, że polityka nam weszła, i zwłaszcza rządzącej partii, jeszcze opozycja też jest wciskana trochę, w taki tryb, gdzie w ogóle to wszystko jest cyrk, to wszystko jest kpina. Ważne jest tylko, ile głosów wyborczych się i gdzie są do kupienia głosy wyborcze, a wszystko inne nie ma żadnego znaczenia, co również oznacza, że rząd
właściwie w znacznej mierze nie panuje nad sytuacją w kraju, bo jego zadaniem jest tylko podpisywanie, zadaniem ministra finansów jest podpisywanie tylko weksli, które podsuwa mu z dnia na dzień, podsuwają mu politycy, jak mówię, patrzący tylko na to, jaki jest efekt wyborczy tego. Więc myślę, że jeśli pan minister Soboń jest rzeczywiście, jeśli powiedział to, co rzeczywiście myśli, no to prawdopodobnie poda się do dymisji, krótko mówiąc, dlatego że będzie mu bardzo ciężko odwrócić cokolwiek z tego. No chyba, że się uda przekonać, że tylu ludzi jest niezadowolonych, że się więcej głosów wyborczych straci na tym i wtedy ewentualnie może jakieś powoli zmieni się ustawę. Oczywiście opowieści ministra, że nikt nie zapłaci teraz tego podatku w sytuacji, kiedy prawo obowiązuje, no są nieprawdziwe. No to można co najwyżej prawo zmienić, ale jak wiadomo, to trwa. Panie profesorze, to teraz jeszcze, jeśli pan pozwoli, kontynuujemy wątek premiera Mateusza Morawieckiego, który ostatnio poinformował nas jako społeczeństwo, że ma dla nas dobrą wiadomość. Cytuję. Za moment, myślę, że już od kwietnia, właśnie w tych dniach, w których teraz żyjemy, zobaczymy mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. Tak już będzie się działo do wyborów i po wyborach. Wierzę głęboko, że i ta bolączka przestanie dokuczać Polakom. Ja nie wiem, czy pan ma podobne skojarzenie, ale mi się przypomniała ta wypowiedź z kampanii wyborczej prezydenckiej. Jak mówił, że to jest ten wirus, ale on już zniknął i tego wirusa już nie trzeba się bać, prawda? To teraz wirus inflacji, mam wrażenie, że pan premier próbuje nam powiedzieć, że już się nie trzeba go bać. Strach pomyśleć, jeżeli zrealizuje się ten scenariusz rozwoju wirusa po kampanii prezydenckiej, co może się w związku z tym wydarzyć z inflacją, ale ironia na bok. Przejdźmy do sedna. Czy premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o tym wielkim spadku inflacji już teraz, w tych dniach, mydli nam oczy, czy rzeczywiście są jakieś realne podstawy, które pozwalają stawiać taką tezę? Nie, pan premier jak zwykle mówi do głupich, którzy nie czytali, nie wiedzą. Każdy, kto może pada pana premiera, to jest zaskoczenie. Natomiast wszyscy zajmujący się gospodarką mówili, statystyka, pewne dziwne rzeczy w statystyce tak działają, że 12 miesięcy od momentu, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, dynamika wzrostu cen, inflacja, czyli tempo wzrostu cen, to 12 miesięcy nam się obniży. To wcale nie znaczy, że ceny rosną wolniej. One cały czas rosną w tempie mniej więcej 1% miesięcznie i cały czas tak będą rosły. Natomiast no, to jest statystyka, nazywam efektem wysokiej bazy. Ja myślę, że pan premier wie doskonale, co to jest, tylko opowiadał, ale to jest rzecz, o której można było, może pan premier to jako sensację dla siebie opowiada, bo można było przynajmniej 10 miesięcy wyczytać we wszystkich analizach prognozujących. Z tym, że inflacja, jak mówię, ona nam ta 12-miesięczna, ona nam obniży się z pewnie 16% do jakichś może 12, 13, 14%. Ale po pierwsze, to jest cały czas potężna inflacja. To jest, mówię, 1% wzrostu cen. Jak ktoś się spodziewa, że usłyszał pana premiera już niedługo ceny, już nie mówię, że będą spadać, ale przestaną rosnąć chociaż, no to się bardzo zdziwi, bo ceny będą rosły. Może niektóre, na przykład ceny benzyny mogą nieco się obniżyć, bo na świecie ceny ropy naftowej są już o 30% niższe niż były przed wybuchem. No tak, ale słyszał pan, panie profesorze, prezesa Obajtka, który powiedział, że nie mogą być niższe ceny na stacjach benzynowych, ponieważ to wprowadzi panikę na polskim rynku. No naprawdę tak powiedział. No ja wiem, to jest w ogóle tak, że no, rzeczywiście jak chcemy się uspokoić, to podwyższmy wszystkie ceny, bo to rzeczywiście ludzi niezwykle uspokaja. I tak, no, znaczy to jest oczywiście pytanie nie do mnie, do pana premiera, do pana profesora. Dlaczego w sytuacji, kiedy ceny na świecie ropy są o 30% niższe niż 25-35% niższe niż były przed wybuchem wojny. Kurs dolara jest zbliżony, niewiele się osłabił. Czyli na całym świecie ceny benzyny są już niższe na stacjach i to wyraźnie 10, 15, 20%. Dlaczego u nas są cały czas takie same jak były? No ale to już mówię, to pewnie po to byśmy wpadli, a już wiem o co chodzi. Jak zobaczymy szczęśliwie, że wpada to wpadniemy nie w panikę, tylko w takie szczęście, że na przykład zaczniemy się upijać ze szczęścia, widząc spadające ceny już jutro i pan premier w trosce o nasze zdrowie po prostu nie chce do tego dopuścić. To prawdopodobnie o to po prostu chodzi. No w każdym razie inflacja jest z nami, będzie z nami. Ma pani rację, ta opowieść nie ma co się już bać inflacji, to jest mniej więcej to samo, co mówił pan prezydent na temat COVID-u.
jest element, jakiś drobny element prawdy, że ta mierzona w skali 12 miesięcy inflacja będzie nieco niższa niż poprzednio, ale cały czas ceny będą pomiędzy 1% co miesiąc się podnosiły przeciętnie. No jedne oczywiście szybciej, inne wolniej, inne mogą być jakieś nawet spadki, ale generalnie wszystko będzie szło w górę. Teraz na przykład wydaje się, że po trochu, no zobaczymy, jaki będzie efekt zakazu importu żywności z Ukrainy, bo to może znowuż nam podbić cenę chleba, ale teoretycznie ceny chleba powinny nam wyhamować, za to na przykład w tej chwili się szykuje potężna fala podwyżek cen mięsa, zwłaszcza wieprzowiny. Więc no to tak wygląda. Ta inflacja jest oczywiście, nieudolność polityki prowadzonej i przez NBP, i przez rząd powoduje. Znaczy nie wiem, czy to nie jest nieudolność, czy jak powiedziałem, czy może i pan premier wiedziałby, co robić, tylko że nie wolno mu niczego robić w tej sprawie, bo to by mogło się nie spodobać wyborcom. No i w związku z tym inflację będziemy mieli i będziemy sobie żyli z tą inflacją. No proszę za pół roku zapytać pana premiera, czy rzeczywiście inflacja zniknęła. No to tak jak obiecywał, no to wtedy będzie możliwość sprawdzenia. Ale ja bym strzelał, że do końca roku będzie dwucyfrowa. Panie profesorze, to karkołomne zadanie teraz przed panem postawię. Bardzo z góry za to przepraszam, ale chciałabym, żeby pan pewien spór między panem prezesem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim rozstrzygnął. Dlatego, że ostatnio prezes Kaczyński powiedział, że to rząd popełnił także jakieś błędy związane z tym, że inflacja jest tak wysoka. Mówił o tym także prezydent Andrzej Duda. Natomiast pan premier Mateusz Morawiecki mówi, że to jest wina Tuska i Putina. Więc no, czyja to jest wina, że mamy taką wysoką inflację? Kto tutaj ma rację? Pan premier jeszcze zapomniał, że to wina Unii Europejskiej jeszcze, bo na początku, jak jeszcze nie było, długo nie było wojny, to było jakieś półtora roku temu, na długo przed wojną, wtedy państwowe firmy za nasze pieniądze zresztą wykupiły wszędzie reklamy, że to Unia Europejska odpowiada, billboardy były, że to Unia Europejska odpowiada za inflację w Polsce. Teraz to elektrownie wykupiły tacie. Teraz, zresztą tam były nieprawdziwe dane, zupełnie kłamliwe na tych temat, ale już wszystko jedno. Potem się szczęśliwie pojawił Putin i można było wykupić znowuż kolejne billboardy na temat tego, że to Putin odpowiada. No, billboardów na temat Tuska jeszcze nie widziałem specjalnie, ale to pewnie przed wyborami będą, że to Tusk odpowiada. Przepraszam bardzo, jakby to powiedzieć? Jak trzeba być głupim, żeby wierzyć w to, że decyzje Donalda Tuska sprzed 8 lat, czy 9, kiedy przestał być premierem, mogło mieć jakikolwiek wpływ jeszcze w tej chwili na to, jaka jest inflacja, a nie decyzja tych, którzy od 7 lat rządzą. No, od premiera, który od 6 lat jest premierem, a od 7 lat premier był ministrem, wicepremierem, ministrem finansów. No przepraszam, no, trzeba naprawdę znaleźć bardzo głupich ludzi do tego, żeby w coś takiego uwierzyli. Panie profesorze, wczoraj poznaliśmy najnowszy pakiet danych za poprzedni miesiąc, za marzec. Opublikował je Główny Urząd Statystyczny. Ja mam krótkie, acz dosadne pytanie. Czy my zaczynamy ocierać się o recesję? Moim zdaniem my jesteśmy w recesji od mniej więcej ostatniego kwartału zeszłego roku. Przy czym no, spadają wydatki, spadają dochody realne, spada konsumpcja. Czym oczywiście powiem tak, to nie jest jakaś bardzo ciężka recesja. Tak naprawdę to recesja jest ciężka wtedy, kiedy ludzie też tracą pracę, a sytuacja na rynku pracy jest taka, również z powodu tego, że po prostu jest nas mniej niż kiedyś i trudniej jest o pracowników, że również firmy nie zwalniają specjalnie pracowników, więc tego poczucia ciężkiej recesji nie ma. Natomiast wystarczy popatrzeć na dane o tym, ile wydajemy, jakie mamy dochody, żeby zobaczyć, że rzeczywiście gospodarka nam no, wyhamowała prawdopodobnie gdzieś do zera w tej chwili. Ja nie mówię, że to jest jakiś dramat kompletny, bo liczę na to, że się odbije od dna, ale rzeczywiście sytuacja jest niedobra. Jeśli inflacja się utrzyma dłużej, moim zdaniem tak, no to coraz więcej Polaków będzie czuło rzeczywiście, że nie jest dobrze. Że ich może pracę mają, ale ich dochody nie są w stanie nadgonić ceny. I to już w tej chwili jest tu, no mówię, pewnie przeważająca większość Polaków to czuje, chociaż pan premier im mówi, że to jest wszystko nieprawda, bo inflacji już nie ma. I nie ma co się jej bać. Nie ma co się bać tego wirusa. No dobrze, tylko pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówi, że w tym roku recesji unikniemy, że Polska będzie się rozwijała wolniej, ale będzie, że unikniemy recesji. Wtóruje jej między innymi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys, który także twierdzi, a nawet zapewnia, że recesji unikniemy.
Tak, dlatego że recesja prawdopodobnie była w ostatnim kwartale zeszłego roku i pierwszej połowie być może tego roku. No więc jak powiedzieć, nie, my rok to liczymy tylko od stycznia do stycznia i nie ma mowy w ogóle, żeby inaczej liczyć. No to rzeczywiście nam to się recesja rozłoży prawdopodobnie między dwa lata, znaczy zeszły rok i obecny. I w związku z tym w skali całego roku 2023, no to jakiś tam minimalny, nieduży wzrost gospodarczy będzie. Mówi się 0,5% do 1%. To jest tyle co nic prawie. No ale to oznacza spadek na początku, a wzrost potem. No jak ktoś się strasznie chce bawić w tę zabawę, ja już powiedziałem, ta recesja w ogóle to nie jest wielki problem ani dla tych, którzy są krytyczni wobec, znaczy nie powinien być ani dla tych, którzy są krytyczni wobec polityki rządu, bo to nie jest jakaś ciężka recesja. No ale też jak ktoś chce się bawić w pokazywanie, że nieprawda, jest świetnie, nie ma żadnej recesji, no to odpowiedź jest, to jest nieprawda. No. Mówiąc krótko, to jest znowuż liczenie na to, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład recesja się rozłożyła między dwa lata, więc żadnym z tych lat, w każdym z lat można twierdzić, ale w tym roku pełnej recesji nie było, no bo przez trzy kwartały rosła gospodarka, jeden spadała, no to znaczy, że jest dobrze. Przecież to nie ma tak naprawdę znaczenia. Ludzi boli coś innego. Dwie rzeczy bolą tak naprawdę. Ryzyko utraty pracy, trzy rzeczy. Ryzyko utraty pracy, inflacja i wzrost płac niedoganiający inflację. Ryzyka utraty pracy nie ma i dlatego, czyli jest minimalny i dlatego rzeczywiście tej recesji ciężko nie znosimy. Ale dwie pozostałe rzeczy oczywiście są i opowiadanie ludziom, że nie mają co się martwić, bo pani minister finansów mówi, że nie ma żadnej recesji, tak jak nie ma wirusa, no to wiele nie zmienia. Nastroje konsumenckie są fatalne i już powiedziałem, to nie jest jakaś ciężka bardzo recesja, ale ona oczywiście jest. Wszyscy to widzimy, choćby pan prezes Borys opowiadał, że mamy cudowny wzrost gospodarczy, a prezes Glapiński mówił, że mamy w ogóle cud gospodarczy. Tak, tak. No i że jesteśmy wzorem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Że jesteśmy wzorem i że nam zazdrości cała zachodnia Europa. Tak. Panie profesorze, to już na sam koniec właśnie, jeżeli chodzi o dynamikę płac, bo wiemy, że to jest taki koronny argument rządu, który podają przedstawiciele tegoż, kiedy są pytani właśnie o wysokość inflacji. No dobrze, no inflacja rzeczywiście jest, no jest putinflacja, jest Tusk, ale przecież płace rosną, w związku z tym Polacy tak bardzo tej inflacji nie odczuwają. To rozprawmy się jeszcze na koniec z tym argumentem. Płace rosną, tak. Płace rosną w tempie mniej więcej od czerwca zeszłego roku. Rosną w tempie między 12-13%, a ceny według tych GUS-owskich statystyk rosną w tempie, no rosły już w tempie 18%, w tej chwili w tempie 16%. Czyli co miesiąc, od czerwca już płace nie doganiają cen, co miesiąc tak zwana realna płaca, czyli to ile realnie możemy kupić za płacę, o kilka punktów procentowych jest w dół, znaczy poniżej, niższa niż rok wcześniej. Także no oczywiście, że rosną płace nominalnie, ale nie są w stanie nadgonić. Zwłaszcza, że jest jeszcze powód, żeby sądzić, że być może ta GUS-owska inflacja jest niedoszacowana. Przede wszystkim dlatego, że no jest to masowe zjawisko, nie dlatego, że GUS oszukuje, tylko dlatego, że jest to masowe zjawisko podmian towarowych, czyli sprzedawania nam towarów niższej jakości pod tą samą nazwą za trochę wyższą cenę. I z tym sobie statystyka nie jest w stanie do końca poradzić. To znaczy ci badający ankieterzy GUS-u tak samo są czasem wprowadzeni w błąd, no bo już nie sprawdzają, czy czekolada, która miała 70% czekolady, nie ma w tej chwili 30-40% czekolady. Tego już, jeśli się nazywa tak samo i ma taką samą wagę, to po prostu przyjmują, że ta sama czekolada. Więc podejrzewam, że ta inflacja faktycznie jest nieco wyższa niż podawana przez GUS, no to oznacza, że płace no niestety nie doganiają inflacji i to poważnie nie doganiają. W marcu mieliśmy inflację 16%, a wzrost płac niecałe 13%. Jeśli nawet przyjąć, że ten pomiar GUS-owski jest absolutnie prawidłowy, no to i tak oznacza, że przynajmniej 3-4% mniej możemy kupić realnie za płace niż rok wcześniej. Panie profesorze, i rozumiem, że rok wyborczy i przede wszystkim kampania wyborcza nie pomoże w poprawieniu sytuacji polskiej gospodarki, no bo wiadomo... Ja powiem, że się bardzo boję. Ja się tego bardzo boję, dlatego że nie chodzi tylko o to, co już widzimy, tylko o to, co się jeszcze może zdarzyć. No przypomnę tę sytuację. Przez nieudolność rządu raptem się pojawiło zboże ukraińskie. Zamiast kontrolować przewóz,
pewnego pięknego dnia wychodzi ważny polityk, no i mówi, to zapłacimy, wszystko kupimy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie nie da się skupić tego zboża. Jaki będzie efekt? To zapłacimy więcej, żeby da. I tak się dowiadujemy z dnia na dzień. Jeśli okaże, że emeryci są coraz bardziej rozczarowani polityką rządu, to się dowiemy, że kolejne 20 miliardów będzie, z dnia na dzień się dowiemy, że trzeba będzie wydać na 15 emeryturę dla emerytów. Jak się okaże, że górnicy zastrajkują, to się okaże, że trzeba im, że wszyscy mamy się złożyć im na podwojenie pensji i tak dalej, i tak dalej. I ja się po prostu bardzo boję tego, co będzie robić rząd. Jak powiedziałem, rząd trochę utracił kontrolę nad tym. To nie rząd, nie minister finansów i nie premier decyduje o tym, jakie są wydatki i jakie wydatki dodatkowe się pojawiają. I pamiętajmy, że rząd nie ma własnych pieniędzy, wbrew temu, do czego nas próbuje przekonać czasami. Ale wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim może wydrukować pieniądze, czyli tak naprawdę wziąć pieniądze znikąd, tyle że te pieniądze potem do nas w formie podatku wracają podatnicy. Podatku inflacyjnego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Witold Orłowski, ekonomista, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie. Bardzo państwu dziękujemy za liczną obecność. Zapraszamy oczywiście na jutro, na godzinę 9:07. Kłaniamy się bardzo nisko. Mimo wszystko dobrego dnia państwu życzymy. Proszę oszczędnie gospodarować swoimi finansami, bo jak państwo widzą, perspektywy nie są najlepsze. Spróbujemy coś optymistycznego dla państwa jutro znaleźć, chociaż nie obiecuję. Nie wiem, czy coś się uda. Michał już tutaj mi na ucho szepcze, żebym przeczytała państwu wynik sondy. Premier przyznał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości oznacza niskie podatki. Czy się państwo zgadzają z premierem Mateuszem Morawieckim? 96% się nie zgadza, 4% się zgadza z panem premierem. I tym optymistycznym akcentem zapraszam państwa na jutro. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się nisko. Graham Masterton, Katarzyna Bomba, Remigiusz Luz i wielu innych. Graham Masterton, Katarzyna Bomba. Graham Masterton, Katarzyna Bomba, Remigiusz Luz i wielu innych. W strefie Spotkaj Autora masz ich na wyciągnięcie ręki. Targi książki i mediów Vivero. Już od 18 do 21 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Jedyne takie połączenie tradycyjnych książek i najnowocześniejszych form przekazu. Zarezerwuj czas i już teraz kup bilet na targivivero.pl lub dobilet.pl.